Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie. Warsaw by Night. Dzisiejszy rozdział ma tytuł W świetle reflektorów. Dobrze. Moi drodzy, ostatnią noc wasza trójka, czyli Salvi, Nikita oraz Wendy, spędziliście względnie, pozostając Aiko, spędziliście czas w jednym z jej sklepów, pograliście na konsoli, porozmawialiście. Czy któreś z was wróciło do swojego domu, czy zostaliście na noc z Aiko? Nikita wrócił. Zostałam na Zajko. Myślę, że Salvi również wrócił. Dobrze. Ze względu na to, że byliście umówieni ze sobą, wszyscy spotkaliście się pod domem Mateusza? Zgadza się. Okej. Już flagi są zdejmowane z okolic. Dużo roboty jest, żeby posprzątać całe śródmieście Warszawy. Jest, moi drodzy, godzina 16:40. Już słońce oczywiście zaszło. Za ten nowy dzień rzucamy na głód i... Tak, tak, rzućcie na głód. I ja jeszcze chciałem od razu aktywować rumień życia. Dobrze. Ja również aktywuję mój rumień i mój głód nie wzrasta. Dobrze. Ale na rumień już tak. Niestety mi podwójnie wzrasta głód. Podwójnie ci wzrasta? Tak, za głód. Dobrze, ale tutaj jedna rzecz się wydarzyła. Poproszę sekundkę, bo muszę to zaaranżować. Salvi. Bestia przejęła nad tobą kontrolę. Po tym, jak wstałeś. Poczułeś, że to jest moment, w którym... Gdzieś tam to wszystko z tyłu znikło. Poczułeś chęć i żądzę krwi. Pierwsza opcja, pierwszy moment, jaki ci się tylko natrafił, wybiegłeś ze swojego mieszkania i rzuciłeś się na sąsiada. Zawlokłeś go do swojego domu. Rzuć proszę na swoją siłę woli i opanowanie. 6 sukcesów. Udaje ci się powstrzymać bestię. Dziewczyna, na którą się rzuciłeś, zemdlała z przerażenia tego, jak straszny byłeś. Tego, jak nadszedł dzień, by ukarać grzeszników. I jesteś opanowany, możesz wykonać dowolną akcję. Zrobić cokolwiek, ale masz bardzo niewiele czasu, bo i tak musisz się pożywić. W takim razie, czy mogę kontrolowalnie pożywić się tyle, ile tego chcę?
W sensie taką ilość punktów głodu zaspokoić? Będzie ciężko, ale możesz spróbować. Rzuć proszę na swoje opanowanie i intuicję tym razem. Okej. Cztery sukcesy. Cztery sukcesy. Wbijasz swoje kły. Pierwszy posiłek w twoim nieżyciu prawdopodobnie. Tyle dni, ile spędziłeś bez czegokolwiek. Bez jakiejkolwiek witae. Wbijasz się w tą osobę. I pijesz. I pijesz. I pijesz. Odrywasz się, próbując zatrzymać bestię w tobie, ale wiesz, że osoba, z której się napiłeś, odebrałeś jej sporo krwi. Przeżyje, tak ci się wydaje. Zresztą to nie jest teraz istotne dla ciebie. Bo teraz jest dzień, w którym wymierzasz sprawiedliwość. Moment, w którym wymierzasz sprawiedliwość. Czujesz wraz z krwią, ile każdy ma grzechów na swoim sumieniu. Odpisz sobie proszę 3 kości głodu. Dobrze. Uspokajasz się w miarę. W miarę możliwości, poza faktem, że twoje niskie umiejętności pożywiania się, ponieważ nie próbowałeś wcześniej, sprawiają, że jednak osoba, w której kark się wbiłeś, jest trochę poharatana. Uliwa. Zrobiłeś to dziko, jakbyś gryzł soczystego steka. Orientujesz się, co zrobiłeś. Orientujesz się, że mimowolnie wstałeś i wykonałeś to wszystko. To było ciężkie. Chciałbym pierwsze co, pamiętając rady moich przyjaciół, znajomych, spróbować zalizać tą ranę, którą wykonałem na jej ciele. I po tym, ona jest nieprzytomna. Zgadza się. Po tym z już drżącymi rękami przeszukam telefon po numer do któregoś ze znajomych. I wydaje się, że kurwa, nie wymieniłem się numerami, ja pierdolę. Myśl. Karetka nie ma szans opatrzyć sam. Może pamiętać moją twarz, kurwa mać. Ja pierdolę, nie znam. Może dyrektor? Może on? Okej, i po prostu już bez, nie widząc innego wyjścia, wykręcam numer do dyrektora, który został mi podany. Już drżącymi palcami. Mhm. Halo? Dyrektorze, czy to ty? Tak, to ja. Salvi mówi, potrzebuję pomocy. Coś się stało, straciłem panowanie nad sobą i wgryzłem się w kobietę, leży nieprzytomna. Nie wiem, co mam zrobić, jest w moim domu, mówię, nie wiem, co się stało, straciłem panowanie. Spokojnie, jakoś sobie z tym poradzimy. A co z resztą twoich znajomych? Jestem sam, u siebie. Cholera. Czy masz może kontakt z Amadeuszem? Amadeuszem? Byłem u niego, ale nie wymieniłem się z nim numerem. Salvi, nie mogę ci na ten moment pomóc, bo jestem bardzo zajęty, ale przekieruję cię do Amadeusza. Dziękuję, bardzo proszę. Wysyłam numer już. Trzymaj się tam. Uważaj na siebie. Dziękuję, doktorze. Dyrektorze. Rozłączam się i czekam strasznie niecierpliwie. Każda sekunda się po prostu przedłuża jak godzina na ten numer. Młoda kobieta. Myślę, na około 20 lat. Kojarzę jej twarz i nie, imię. Nie kojarzysz. Ale się nie rusza za bardzo. Normalnie teraz twoje serce waliłoby.
dzwon, ale nic się z nim nie dzieje. W takim razie sprawdzę puls, chociaż. Jest, jest. Mały zdecydowanie, ale jest. Dochodzi do ciebie numer. Dochodzi do ciebie numer do Amadeusza. Wykręcam go jak najszybciej mogę. Halo, Amadeus Micyk. Panie Amadeuszu, Salvi mówi, wczoraj robiłem robotę dla ciebie, może... Nie, kasy jeszcze nie ma. Nie, ja nie o kasę. Straciłem kontrolę. Nie wiem, ten głosik w głowie, bestia, to nazywaliście, chyba przejęła. Zawlokłem kobietę do domu, wypiłem z niej, ma słaby puls, ale żyje. Co mam zrobić? Cieszę się, że skorzystałeś z moich usług. Salvi, no teraz to rozumiesz. Taki byłeś niepewny ostatniej nocy, no to teraz widzisz. Czasem trzeba mieć jakieś wsparcie, co? Mogę podjechać. Możemy coś podziałać. Na jakiej ulicy mieszkasz? Już podaję adres. To będzie... Boże, kurwa, teraz zawadza. Spokojnie, nie umrze. Dużo jej wypiłeś? Nie wiem, słaby puls. Cholera wie... Leona Berensona 12E to będzie. Taki ładny budynek. Ładny, no. Leona Berensona 5? 12E. A, 12. W którym mieszkaniu? E. E jak Elżbieta. Ale tam są jakieś piętra? Nie, to jest po prostu... W sensie, tak. Na górze. To wyższe. Dwa piętra? Okej, masz jakiś domofon? Masz jakiś domofon tam? Tak, powinno być moje nazwisko, Hutowicz. Dobra. Dobra, będę gdzieś za 10 minut. Mogę coś zrobić w tym czasie z nią? Nie wiem, jakoś ją... coś wspomóc? Lepiej nie ruszaj. Więcej ją podotykasz, tym więcej zostawiasz po sobie. Okej, zostawiam tak, by się nie wykrwawiła. Zajrzałeś ranę? Tak. Dobra, Salvi, to będę zaraz. Okej, dzięki. Nie martw się, każdemu się zdarza. Nawet najlepszym w tej branży. Bo jak najmniej. I rozłączam się w takim razie. I siadam na kanapie, opierając sobie łokcie o kolana i składając głowę między dłonie. Po prostu siedząc, patrząc w podłogę i stukając stopą ze zniecierpliwienia. Patrzysz co chwilę na telefon. Zerkasz. Minuta za minutą. Te 10 minut wydaje się trwać co najmniej godzinę. Ile jeszcze? W końcu słyszysz podjeżdżający samochód. Orientujesz się, że to ten sam, który ostatnio był pod barem mlecznym z schabowymi. Słyszysz dźwięk domofonu. Podchodzę do domofonu i wyrywam go jakby nawet trochę ze ściany. W sensie takim bardzo łapczywym ruchem szybko go wyjmuję. Że szybko chwytasz za słuchawkę po prostu. Tak. Bo jak wyrwiesz ze ściany, to... Co innego. Halo, to ja. Puszczaj. Już otwieram. Które piętro? Pierwsze? Tak. Dobra, wchodzę. Zakładam słuchawkę z powrotem i otwieram drzwi. W sensie nie na oścież, tylko zamki. Mhm. Słyszysz pukanie do drzwi. Otwieram, uchylam je trochę i sprawdzam. No cześć. Zapraszam, już wchodź. Otwieram je szerzej i wpuszczam go. Ajajajaj. Wy młodzieży. Mieliście się nauczyć, żeby chociaż jeden worek krwi mieć u siebie. Worki z krwią można kupić. Myślałem, że są tylko do użytku dla szpitali i wojska. A myślisz, że skąd bierzemy krew? Okej. Później wypytam. Pewnie od ciebie da się kupić. Nieważne. Czy ona przeżyje? Co mogę zrobić? Czekaj, pokaż mi ją. Zakłada gumowe, jednorazowe rękawiczki. Oglądają. Widać po żyłach, że ją trochę wypiłeś. Chyba mocno.
No nie trzymaj mnie. Powiedz coś, Amadeusz, proszę. Możemy upozorować wypadek, że ktoś ją potrącił. Okej, nie brzmi to jak najgorsze, ale w sensie nie będzie nic pamiętać, rozumiem, tak? Znaczy, może i się wydawać, no nikt jej raczej nie uwierzy w to, ale możemy spróbować... Wiesz co? Ty swojej działki nie wziąłeś, sypałeś. Pieniądze by się przydały. Będę ci winny przysługę w takim razie. O! No możemy tak się umówić. Wiesz co, zrobimy tak. Ja wyjdę z nią na zewnątrz, poczekam aż ona się ocknie. Troszeczkę jej, wiesz, przemielę pamięć. Ja takie rzeczy znam. I będzie wszystko dobrze. Nie masz się co martwić. Okej. Jestem bardzo wdzięczny w takim razie za pomoc. Postaram się więcej tego nie zrobić. W sensie, to nawet jakby nie ode mnie zależało, ja... Kurwa. W porządku, wiem jak to jest. Dlatego trzeba być przygotowanym. Salvi chwyta się za piersi, bierze głęboki oddech, próbując się już jakoś ogarnąć. Masz soteczkę i jakąś pastę? No mam, powinna zostać. Nie czujesz swojego oddechu, co? Pachniesz jakbyś kilo żelaza zjadł. Właśnie metaliczny. Opłukaj sobie jamę ustną, wypluj to, nie połykaj tego za cholerę. I możesz wychodzić. I jeszcze przetrzyj te usta. Na brodzie trochę masz krwi. Dotyka się. I możesz iść, ja to załatwię. Okej. Dziękuję bardzo, Amadeusz. To twój numer jest, tak? Ja sobie zapiszę. Bo chyba ostatnim razem nie zapisywaliśmy. Dobra, no. No spokojnie, Salvi, nie? Klepię cię po ramieniu. Wszystko jest dobrze. No by się to tylko więcej nie powtórzyło. Aha, powtórzy się. Nie pocieszasz. I wychodzę do łazienki, umyć sobie te zęby i przemyć twarz. Tak już nabieram do tych moich trzęsących się dłoni taką małą ilość wody i po prostu chlustam w nią w twarz. Się przygląda tej kobiecie. Skąd się kojarzę? Jakby jakaś dziennikarka? Chyba ją w telewizji kiedyś widziałem. Salvi tam za drzwi trochę głośniej. Rozumiem, że to nie jest żadna przeszkoda. Nie. Tylko nigdy nie próbuj wysoko postawionym męcić w głowie. A ty już wiesz, do którego klanu należysz? Myślałem, miałem się dowiedzieć jak w najbliższym czasie, jeszcze nie. Okej. Okay. No wiesz, każdy był teraz zajęty. Rozumiem. Chodzę już ocierając ręce trochę o spodnie. Okej. Okay. Czyli mówisz, że już nic nie mogę zrobić więcej, tak? Nie, wydaje mi się, że nie jesteś na tyle... Niektórzy z nas są obdarzeni w takich, powiedzmy to, technikach. Wiesz, trochę wpływających na umysł bydła. Mieszanie w głowie, rozumiem. I nie domyślam się, że nie chodzi o manipulację. Powiem, jest za słabła, wiesz, za mało witamin, za mało żelaza, wytłumaczy się jakoś. Najwyżej pójdzie do szpitala. Okej. Okay. Może powiemy, że nie wiem, miał teraz na obfity okres, czy coś w tym stylu. Coś wymyślimy, no. Salvi nie powstrzymał się od pyrsknięcia małym śmiechem, ale brzmi jak to by była dla ciebie codzienność trochę. A myślisz, że czym ja się tu zajmuję w tym mieście? Szczerze mówiąc, myślę, że jesteś jak czarny rynek, czyli wszystkim. Czarny rynek, no. No, jak wolisz, pchli targ. No wiesz, na uczciwości, będąc mało żywym, ciężko zarobić. Widać, że Salviemu jakby to najbardziej przeszkadza. Jak będziesz potrzebował
się pożywić, albo będziesz potrzebował pokarmu. Jest wiele miejsc dostosowanych do tego. Powinieneś do Madame Q wpaść na przykład. Tam coś spokojnie będziesz mógł spożyć. Albo wiesz, albo możesz nawet do szpitala praskiego jechać. Tam ktoś ci wyda. Za nie najgorszą cenę. Chwila. Do Madame Q i gdzie? Do szpitala praskiego. Okej. Sprawdzę. Każdy tutaj jest przygotowany. Ja to akurat worków z krwią nie dla mnie, ale dla mnie idzie się pożygać. Dobra, Salvi. Ja wyjdę sobie z nią na korytarz. Ona sobie wstanie. Odprowadzę ją dżentelmeńsko. Okej. Czy dobrze. Dzięki, Amadeusz. Nie wiem, co bym bez ciebie zrobił w takim razie. W porządku. Masz po prostu u mnie przysługa. Kiedyś się odezwa. Niech będzie. W takim razie otworzyć ci drzwi, pomóc. No, przytrzymam ją. Podnosi ją, opiera jej rękę na swoje ramię. To otwieram mu drzwi. Bez żadnych, wiesz, problemów wychodzi z nią. Kładzie ją koło drzwi niedaleko ciebie. Jakby jakiś sąsiednik. To my sobie grzecznie poczekamy. Ja sobie porobię parę telefonów. I tak mam zrobić parę, bo dzisiaj będzie sprzedaż. A, więc... Znalazł się jeden klient, więc... Moi znajomi dostaną tyle, ile mówiłeś, czy coś wyszło nie tak? Nie, jak najbardziej wszystko jest dobrze. To niech się cieszą. Dobra, ja byłem umówiony z nimi. Muszę ogarnąć się i idę. Co, wiesz... W porządku. Okej. Na razie. Zamykam. No trzymaj się, Salvi. Do następnego. Do następnego. Po czym zamykam drzwi i odkładam wszystkie rzeczy, które nie będą mi potrzebne, czyli na przykład mój pistolet do sejfiku na broń. Masz sejf na broń? No, przynajmniej. Domyślam się. No i ubieram się w moje rzeczy, powiedzmy, bardziej casualowe, czyli będzie to taka dosyć długa, bo powiedziałbym poniżej pośladki kończąca się skórzana kurtka. Można by powiedzieć w kolorze takim granatowym pomieszanym z zielonym, takim brudnym zielonym. To będą też jogery czarne z dwoma dużymi kieszeniami po bokach. Czarna koszulka z logiem i napisem Dom Zły. Przeczesuję sobie swoimi dłoniami brudkę. Przydałoby się jeszcze coś, bo odkąd stałeś się wampirem, jest ci zimniej, więc przydałoby się coś jeszcze pod to narzucić, bo na zewnątrz jest po 6 stopni. A ty to odczuwasz bardzo mocno. Dodatkowo powiedz mi, czy ty coś ze sobą zabierasz. Dokumenty, telefon, ładowarkę, portfel. Portfel, w którym mam dokumenty, pieniądze te, co dostałem od Mateusza i może jeszcze jakieś drobne. Zaraz się zobaczy. I widziałem, że ostatnio Wendy miała swoją własną ładowarkę, więc też wezmę do jednej z kieszeni w bocznej włożę. To będzie wszystko i tak czując tą temperaturę, ocierając sobie dłonie, założę jeszcze pod tą skórzaną kurtkę taki golf swetrowy trochę, czarny. Okej. Okay. Tylko taki... Okej. Czy bierzesz ze sobą maskę do twarzy, taką antycovidową? Tak, czarną taką. Dobrze. I myślę, że nawet wezmę taką osobną maskę, jakby komin naciągany na twarz, która może być na nos. Okej. I to będzie tyle. Dobrze, czyli bierzesz te wszystkie rzeczy plus telefon. Mhm. Telefon jest naładowany na 8% jak coś. Opuszczasz mieszkanie.
A jak wiesz, mieliście się spotkać pod domem Mateusza. Więc trochę ci zajmie, zanim tam dojedziesz. Wasza trójka jest pierwsza. Wy jesteście Sarwiego, nie widu, ni słychu. Ale jesteśmy u mnie jakby na mieszkaniu, czy na przykład pod blokiem? Jak wolisz właściwie? Chyba już pod blokiem, żebyśmy się... Dobrze. Możemy nawet u mnie w samochodzie siedzieć. Patrzę na mój zegarek. No i gdzie on jest? Ile można na niego czekać? Że też nie wzięłam od niego numeru. Przydałoby mu się powiedzieć właściwie też o tym, żeby nie mówił niczego głupiego przez telefon. Dlaczego akurat pomyślałaś o telefonie? No tak, to prawda. Bo tego mu nie powiedziałam i powinno mu też w sumie powiedzieć... Nie pamiętam już. O czymś jeszcze na pewno zapomniałam. No to nie było ważne, skoro zapomniałaś. Patrzę w stronę Nikity. Lalusiu, a o której ty to masz dzisiaj ten wywiad? Na 18, czyli muszę być pół godziny wcześniej. Rozumiem, że mam cię tam zawieźć, bo ty nie masz samochodu. Nie, nie, jego samochód jest również przegrany w karty z policjantami. A no tak. Prawie bym zapomniał. Nikita rzuca takie zimne spojrzenie Wendy. Słuchaj, Nikita, pamiętaj, że wynajmujemy jeszcze garaż, więc przydałoby się... No wiesz, coś tam mieć. O Boże. Załatwię to, tylko cały czas mamy coś nad głowie. Nie mam czasu się tym zająć. Jedyne co widzę, żebyś ty miał na głowie, to może twoje włosy. Czuprynę. Jeszcze mam, jakimś cudem? Myślałem, że już całkowicie wyłysiałem od tego wszystkiego. Czy Nikita jest ubrany stosownie? Jest ubrany bardzo stosownie. Jest jeszcze ubrany poza eleganckimi rzeczami. Jest ubrany jeszcze w taki bardzo brzydki, ale gruby płaszcz, który jest po prostu ciepły. Okej. Okay. Czy wy wszyscy macie jakąś ze sobą torbę, plecach, czy cokolwiek takiego? Ja mam torbę i chciałam jedną rzecz zapytać. Czy jak nocowałam u Aiko, czy mogłam pożyczyć od niej coś do ubrania, na przebranie się po prostu? Tak. Fantastycznie. Tylko Aiko nie ma normalnych ubrań. Jestem tego świadoma. Więc zakładam, że Wendy wygląda trochę dziwnie. Tak, możesz sobie wymyśleć wszystko, jeżeli chodzi o modę cosplayerów. Okej, okay, daj... Zaraz powiem, w co jestem ubrana, dajcie mi tylko przejrzeć internet. Ja mam taką torbę przez ramię, taką trochę na laptopa jakby, ale jest, no nie mam to oczywiście laptopa, mam po prostu jakieś swoje szpargały. Natomiast jestem ubrany właśnie w płaszcz, feter, bardzo podobnego koloru zresztą o dwie rzeczy. Z boku leży czapka z pomponem, oczywiście teraz siedzimy w samochodzie, więc Mateusz nie ma jej ubranej. Trampki, dżinsy. Jakaś koszulka pod tym swetrem jeszcze. A o czym ty w ogóle, Lalusiu, będziesz rozmawiał z tym kimś tam w tej telewizji? Powiedz ty mi. Na pewno mamy czas o tym. Będziemy mieli pełno czasu później. Po tym. No tak, ale to wiesz, muszę wiedzieć, czy w ogóle warto to oglądać później, czy nie. O, a myślałam, że idziemy z nim. A idziemy z nim? Możecie. Pewnie nas nie wpuszczą, ale możemy stać na jakimś backstage'u. Może będą mieli darmowy alkohol. To by było dobre. Raczej nie, ale słuchajcie, możemy to omówić później. Ja naprawdę z chęcią odpowiem wam na wasze pytania. Po prostu potrzebuję chwili, żeby się skupić teraz. Czy mógłbym cię poprosić, żebyś mnie podwiózł? Ja byłbym ci naprawdę bardzo wdzięczny. O, nic się nie martw. Załatwimy się, to. Gdzie mam cię podwieźć? Mam cię podwieźć tam? Do TVN-u. Mm. To jest w TVN-ie? Tak. Jest to możliwe, że to będzie mój ostatni taki duże przedstawienie publiczne. Ukryj oczy. Ale to chociaż poda jakiś adres czy coś, bo tak w TVN-ie. Czy mam znaleźć w telefonie? Tego co wiem, siedzibę mają na Wilanowie. Ale nie wiem, czy tam.
Jezu, no gdzie ten Azjata? Myślę, że nie powinniśmy na niego czekać. Nie wiem, w sensie z całym szacunkiem dla niego, ale... Salvi, pędzisz dosyć szybko autem, trochę szybciej niż powinieneś, żeby się wyrobić. Przyjeżdżasz tam w okolice prawie z piskiem opon, trochę spóźniony, ale jesteś. Wchodzisz z auta. Jesteś bardziej blady niż jeszcze można powiedzieć zazwyczaj. No i widać po kroku Salviego, że no... Tak jak na ogół chodził wyprostowany, maszerując prawie wręcz, tak teraz jest bardziej zgarbiony, bardziej... Jest coś mniej ludzkiego w nim. Zamykam swój samochód i chowam kluczyki do drugiej kieszeni bocznej. I idę do samochodu Mateusza, który pamiętam już. Domyślam się, że tylnie siedzenie jest wolne, więc siadam do tyłu. I już, przepraszam, nagła sytuacja. Wreszcie, na miłość boska. Po drugie, po chuj my w ogóle po ciebie czekamy, skoro ty masz swój własny samochód. Słuchajcie... Umówiliśmy się pod twoim domem, więc... Dobra, mniejsza. A kiedy ja będę w TVN-ie, możecie wziąć Salviego na jedzenie wreszcie. To ten... Nie jak chyba w ogóle. Albo możemy pojechać się dowiedzieć, z jakiego klanu należy. To też byłoby ciekawe. Aż tak długo myśl nie... O, możemy pojechać zatem do Mikiego. Bardzo chętnie go zobaczę, nie żeby coś. Dawno go po prostu nie widziałam. To jest dobry pomysł. Wendy, sprawdzisz właśnie, jak się czuję, prawda? Chciałabym, bo mi nie odpisuje. Trochę się martwię, nie ukrywam. Okej. Już wiem, jak wygląda Wendy. Trochę się pobawiła z Aiko w cosplay. Tak więc ma na sobie perukę z długimi czarnymi włosami. Ma taki dosyć, nazwijmy to anime, makijaż. Ma czerwoną marynarkę, białą koszulę, taki wręcz powiedzmy japoński mundurek na sobie. Męski czy damski? Damski. Jest ogólnie przebrana za Kakegurui Yumeko i ma czerwone soczewki i tipsy dłuższe, czarne. Ale na to wszystko masz coś cieplejszego. Tak, mój czarny płaszcz. Taki dłuższy, ciepły. Taki do przed kolana właściwie. Panie, czy możemy jechać? I ja mam lepsze pytanie. Ty masz dłuższe włosy niż wcześniej. To jest normalne dla nas? Czy... Tak, może możemy tak robić. Natomiast to jest akurat peruka. A. I peruka i doczepy właściwie. Okej. Okay. Domyślam się od kogo. Spędziłam bardzo miły wieczór. Ciekawostka, Andy, bo nie wiem, czy wiesz. Ja już odpalam w międzyczasie samochód i tam wyjeżdżamy w stronę tego TVN-u. Nie wiem, czy wiesz. Nie wiem, czy oglądałeś to anime. Sam trochę się interesuję, ale tak nie do końca. Kakegurui akurat no, nie oglądałem, ale oczywiście no, gdzieś tam się słyszało. Podobno ta laska, w sensie tą, którą chcesz być, podobno jest strasznie po pierwsze dziwna, po drugie napalona i w ogóle ten kurwa, całe anime jest dziwne. Jestem dziwna, ale nie jestem to drugie słowo. Natomiast... No, ja nie mówię, jaka ty jesteś, tylko jaka jest ta postać. Słuchaj, akurat tego anime nie oglądałam. Mało w życiu anime oglądałam, żeby nie było. Oglądałam takie, wiesz, podstawowe typu Naruto albo Fairy Tail. Trochę One Piece'a, ale za długie było. Ale co z autem Salviego? No zaparkowałem, zamknąłem. Aha, i pojechałeś z nimi. Tak. Jaki wasz cel? Dokąd jedziecie teraz? Bo daliście parę miejsc. TVN? Czy do Mikiego? Czy na drzewo? Do TVN-u. Dobrze, no to najpierw trochę... do TVN-u, potem do Mikiego. To długa droga będzie. Czy chcecie porozmawiać w trakcie drogi? Chcę zatankować to na pewno. No to... Też nie, bo nie mam pieniędzy.
Blisko TVN-u możesz zatankować. Mam dla was dobrą informację. Hmm? Pieniądze będą niedługo. Tego, o, co wiem. To dobrze. Właśnie. A skąd to wiesz? Poczekaj. Ślina po angielsku. Zapomniałam ci powiedzieć Talajma. O paru istotnych rzeczach. Co? Talajma. Jego imię brzmi jak ślina po angielsku. Zapomniałam mu powiedzieć o paru istotnych rzeczach. Słucham cię, Wandziu. Już się nie dowiesz. Nagle zapomniałam. Ja powrócę. Skąd wiesz, że niedługo będą pieniądze? Rozmawiałem z Amadeuszem przez chwilę. Co to jest, spowiedź w kościele? No nie, no ale no jakby... No, była nagła sytuacja, tak jak mówiłem wam, jak wsiadałem do samochodu i akurat się stało, że Amadeusz ze mną rozmawiał. Właśnie, musimy mieć to pod kontrolą. Okazało się, że ma kupca. Ma dzisiaj z nim rozmawiać, więc... Nie, będą pieniądze. Chciałem wam powiedzieć, bo domyślam się, że was to ucieszy. A co tam na Lusiu, mów. Nie wiem, jak to dobrze ubrać w słowa, ale chodzi o... głód. Myślę, że wiem, to bardzo prywatna sprawa, to jest dosyć głęboko u nas siedzi, ale myślę, że powinniśmy częściej sobie mówić, jak w jakim stanie aktualnie jesteśmy, żeby sobie móc pomóc. Ja jestem w bardzo dobrym, jeśli o mnie chodzi. Ja czuję się też dobrze, więc... Wendy? Zjadłabym coś. Ja też. Chciałbym skoczyć na maka. Salvi, ale tak powiem tylko, oczywiście nie musisz im mówić, natomiast nadal odczuwasz chęć, jakby... I uczucie, które doznałeś podczas konsumpcji tej kobiety, było niebywale przyjemne. Przyjemniejsze od czegokolwiek, co możesz sobie wyobrazić. Tak, smak. I właśnie to najbardziej straszy Salviego, że to mu się tak bardzo podobało i próbuje odtrącić tą myśl. Zakazany owoc. Czyjaś krew. Ale... Wendy... Miałeś coś mi powiedzieć. A, tak. Nie używaj głupio telefonów. Wiesz, możemy być na podsłuchu. Ale tak po prostu na podsłuchu, czy trzeba najpierw czymś sobie zasłużyć? Myślę, że z samego faktu, że chodzisz za mną, to już jesteś na podsłuchu, więc lepiej nie zdradzaj swoich informacji. Co jeszcze? Jeszcze coś było. Czyli mówisz, że warto było wymienić telefon. Tak, dlatego pytałam o telefon Amadeusza. Czy ma jakieś niezarejestrowane. W każdym razie, jeszcze coś było, ale nie wiem co. Bierz Samsungi, są najlepsze. To prawda. Olewaj z iPhony. To prawda. Nie mogę się bardziej zgodzić z Mateuszem. Salvi ma aktualnie Redmi, więc w ogóle kompletnie markę. O czymś jeszcze miałam powiedzieć. Xiaomi w sensie. Tak, Xiaomi Redmi. Nikita, pamiętasz? Co jeszcze z ważną informacją? Dobra, po prostu napisz maila do któregoś z nas, podpowiemy ci. A, ja miałem... To mnie bardzo interesuje, bo nie zdążyłem się spytać. Czy ten klan, do którego należy, to jest trochę jak, nie wiem, łańcuchy, które skazują mnie na robienie czegoś. W sensie, załóżmy, w starych, dawnych czasach, jak ktoś był synem kowala, to zostawał kowalem. Czy ja też tak mam, że jak będę z jakiegoś klanu, to będę tym czymś? Wiesz, to jest bardziej jak drużyna A i drużyna B i gracie razem w piłkę. I jesteście niebiescy lub czerwoni. Ale musisz przyznać... Wendy, bardzo głębokie to jest pytanie. Czy nasi przodkowie definiują nasze... głębokie. Nie. Czyli, nie wiem. Bo ja nie wiem, jak mam odbierać to, z jakiego klanu jestem, czy to jest naprawdę takie ważne dla wszystkich, no bo jeśli mam się dowiedzieć, to domyślam się, że jest. No wiesz, jeszcze zależy, z której generacji jesteś, ale to nam Miki powie.
Ale co to oznacza? To mnie interesuje. Co to oznacza dla mnie jako osoby? Przed tobą, z twojego rodu. Mówię o klanie, nie generacji. Generacja wiem, co oznacza. O, wiesz, co oznacza generacja? A skąd wiesz? No, generacje. Jak telefonów. Pierwsza generacja, druga, no jak w Pokémon. A może to działa inaczej? W sensie, no tak jak są pokolenia ludzi, no to domyślam się, że to jest coś w stylu pokoleń. Po części. Mhm. Czyli dobrze się domyślałem. Mówiłam, wyślij maila, dostaniesz odpowiedź. Może nie ode mnie. Zależy, jaki będę mieć dzień. To poda mi ktoś maila. Chętnie na sobie zapiszę. Nie. Na razie musimy ogarnąć wszystko pod tajności. Na razie musimy wymienić się numerami telefonu, bo do ciebie tylko nie mam. To daj swój numer, przedzwonię do ciebie. Zapiszesz. Okej. Okay. 666. 666. 315. 315. 815. 815, dobrze pamiętam? Tak. Okej. Okay. Dzwonię, puszczam dzwonek praktycznie, czyli dzwonię i rozłączam się, tak żeby po prostu jej się pokazało. To mój numer. Zapisz sobie. I nagle przez chwilę poleciał jakiś anime dzwonek, którego nie pamięta, żeby ustawiała. To dziwne. Opening jeszcze już. Nie ustawiałam tego. Muszę porozmawiać z Aiką. Ja muszę ją chyba poznać. Wygląda na bardzo ciekawą osobę. To moja siostra. A, to ta. Zapisuję numer Salviego. Tak, to dzięki niej tak wyglądam. Bawiłyśmy się w cosplay i grałyśmy w gry na Xboxie. Nie, cosplay, nie na Xboxie, na Nintendo. To jest podobne do LARPów. Nie wiem, byliście kiedyś na rekonstrukcji bitwy pod Grunwaldem? Coś w tym stylu to jest? Albi wyglądam jak postać z anime, jestem postacią z anime. To jest cosplay. No tak, ale w takim razie, czy przebieranie się za rycerza i napierdalanie się... Tak, załóżmy, że uprawiasz cosplay. Nie, dobra, nieważne. Zu, nie da się skupić tutaj. Co ty kurwa w ogóle robisz? No właśnie, co ty robisz? Tak. Nie, ja. Skupiam się przed ważnym wystąpieniem? To jest aż takie dziwne? Tak. Muszę zabrać myśli. Ważnym wystąpieniem? Jezu, Nikita, wychilluj, weź, ponieś, po prostu daj się ponieść emocją. Ewentualnie gryziesz kogoś i co z tego? Zaliżesz mi. Podnosi rękę do góry. Ja tu chyba nie wiem, o co chodzi. Halo? Nikita ma wywiad. Wywiad. W TVN-ie. Wywiad, no, w TVN-ie. Wiesz co, TVN? Wiesz, pewnie. No. Okej, okay, przepraszam. Nie jestem reliktem przeszłości, Nikita. Ja sam zapominam, że istnieją takie podstawowe rzeczy. Jakby, przepraszam, moja wina. Nie ma sprawy. Z każdym dniem czuję jakby moja... Moje bycie człowiekiem jest coraz mniej byciem człowiekiem. Ja na to szepczę do Mateusza, tak zasłaniając usta. Nie ufaj mu za bardzo, bo ma białe włosy. Na białych włosach nie widać łupieżu. Nie wolno ufać takim ludziom. To jest bardzo mądre spostrzeżenie. Te, Nikita, a zamierzasz jakieś okulary założyć czy coś? No tak powiem, że jak patrzę na twoją twarz, to twoje oczy aż mnie odrzucają od tego wszystkiego. Nawet ciebie odrzucają. No właśnie, nawet mnie. No właśnie ten, masz takie do pożyczenia jakieś ciemne okulary? No, w domu mam, ale tutaj, jeszcze w listopadzie. Nie masz schowka w samochodzie na okulary? To jest rocznik 97. Myślisz, że ludzie myśleli o takich rzeczach wtedy? Nikita. Dobry argument. Nikita, muszę ci powiedzieć, że wyglądasz tak, odkąd no wiesz, co się stało. Co się stało, Andy? Bo ja nie wiem. Nie powiem na razie, co się stało. Nikita wam sam powie, ale odjechałam wtedy, bo wyglądałeś przerażająco. Nie jest teraz czas, żebyśmy o tym porozmawiali. Wyglądałeś jak otchłań. Trochę tak się czułem po tym, jak zostałem sam. Tak wyglądałeś.
Dobra, smęcicie jak stare małżeństwo. Włączam jakąś muzykę. Przepraszam. Pój. Gdzie się tak zawsze kłócicie, jakby no... Zalwi. Powinniście być chyba jakąś drużyną. Mnie nie pytaj, Nikita. Ja się zgadzam z Mateuszem. Zachowujecie się jak rozwodki. Jest kurwa. Zalwi. Czy potrzebujesz... jeść? Jeść. Wczoraj potrzebowałeś. Czuję się dobrze, więc chyba nie. Znaczy, nie czuję się super głodny. Czujesz się lepiej niż wczoraj? To dziwne. To się na ogół nie zdarza. Zalwi zachowuje kamienną twarz. Ty lunatykujesz? Możemy lunatykować? Nie no, ma może silną wolę bardzo, no. No, potrzebne było. Ale wyobraźcie sobie, jakie to by było porąbane, że lunatykujemy, idziemy, zabijamy kogoś i wracamy do siebie i o kurwa, budzimy się rano i nie czujemy głodu. To by było śmieszne. Może fajnie by było jakby... ludźmi, którzy... Fajnie by... Proszę, fajnie by było... Kurwa, nie przestaniecie włazić sobie w zdanie. Kurwa. Nikito, daj damie powiedzieć pierwszej. Fajnie by było, jakby wtedy słońce na nas nie działało, jakbyśmy lunatykowali. Tak. Chyba, żebyśmy lunatykowali zaraz przed staniem, to by też wtedy było spoko. Muszę przyznać, że budzę się wcześniej niż wy i to jest dziwne, bo budzę się, jak słońce dopiero zachodzi, a wy się budzicie już po zachodzie. Ja nie dyskutuję z tym całym spokrewnionym bullshitem. A ty to się w ogóle budzisz godzinę po zachodzie, więc cicho. To nie do końca prawda. Może kobiety się jakoś... Wampirzy coś jakoś... Nieprawda, bo Miki też się budził wcześniej. Wiele was łączy. I tak patrzę na Wendy, tak... Nie wiem, o czym mówisz. Mhm. Obracam się do tyłu i robię pistolet z dłoni do Salwiego. Czy ty coś do mnie masz? Jesteś aresztowany. Nie, jak wydaje mi się, to ty masz przystawiony pistolet do mnie. A to przepraszam. Chowam pistolet. Nie rozumiem pytania. Chodzi ci pewnie, czy mam do ciebie jakąś zgagę, prawda? Zgagę? Wendy robi dziwną minę, jak to mówisz. Czy jestem na ciebie zły? Nie, nie jestem. Nie wiem, brzmisz jakbyś był wyprany z emocji, ale to chyba normalne wśród wampirów. Może to twój klan? No Sferatu na pewno nie jesteś, bo nie wyglądasz jak kupa. Tak, pamiętam. Mateusz mi mówił o tym wczoraj. Nie. Wyglądasz jak Azjata po prostu. Nie wyglądasz też zbyt pięknie, więc raczej do tych lalusiów nie należysz. Nie pamiętam, jak oni się nazywają. Do toreadorów. Są w sensie... Są spokrewnieni, którzy nie, mogą się upiększyć? Tak. A właśnie. Tak, Salwi, możemy sobie wydłużać włosy, zarost ty możesz, paznokcie. A czy paznokcie można zachować tej samej długości na zawsze? Tak. To przydatne. Jak tak obserwujecie Salwiego, dostrzegacie to, co wy już robicie od jakiegoś czasu, chociaż czasem też wam się zapomni. Salwi nie mruga. Jego klatka piersiowa się nie rusza. Patrzy tak, zawsze z otwartymi oczami. Bez jakiegokolwiek mrugnięcia. Mrugaj, debilu! Dwie rzeczy. Mrugaj i oddychaj. I jeżeli tego nie zrobiłeś, użyj... No wiesz, bądź żywy. Zacznij palić fajki czy coś. To pomaga. To mnie nauczyło. Całe życie robiło się to tak automatycznie, że trochę się zapomina. Rozumiem. Dobra. Mówię ci, zacznij palić fajki, to pomaga. Czekajcie, spróbuję. I chciałbym użyć rumieńca życia. Co? Sprawdźmy głód. Dobrze. Wzrasta. Opisz, jak to robisz. Co robię? Znowu zbieram się w sobie, zamykam oczy, myśląc, że może to najbardziej pomaga mi w skupieniu się. I staram się po prostu wzburzyć, jakby zagotować tą krew w sobie, żeby zaczęła krążyć po organizmie. I dawać chociaż
promyczek jakby, że żyje. Oni wszyscy tutaj mają coś na sumieniu. Oni wszyscy tutaj zrobili coś, czego nie powinni. Siedziba teraz w telewizji. Tam jest najwięcej kłamców i oprawców, którzy przelaliby krew niewinnych tylko po to, by zachować twarz Salwi. Ja mam do was też takie pytanie w sumie. Czy powinienem słuchać tej bestii, czy jakby powinienem ją ignorować, udawać, że nie istnieje, bo wydaje się mówić bardzo dziwne rzeczy i nie wiem, czy to jest taki mój wymyślony kolega, czy... To zależy od ciebie, moja bestia jest bardzo miła, ja się z nią dogaduję. Ja bym ci radził jej słuchać, a co przynosi to niezłe benefity, nawet jeśli na początku wydaje się trochę dziwne i chujowe. Nas chyba wszystkich powaliło. Trzeba z tym traktować jak głos twojego uzależnienia. I tyle. Jedyne co chcesz. Jak widzisz, każdy tu ma osobne zdanie. Bierz co chcesz, Salvi, nie pierdziel się z niczym. Okej, okay, chyba najbardziej przemawia do mnie Nikita, ale... Wow. Niech będzie. Czy moja... Wow, Nikita... Lusiowość? Lusiowość na to wpłynęła. Słuchaj, Nikita, jesteś na dobrej drodze w takim razie. Możesz być jednak głosem spokrewnionych. Byłoby wspaniale. Salvi podnosi tak dłoń do góry, trochę stopując ich. Tego nie powiedziałem. Powiedziałem po prostu, że podoba mi się jego spojrzenie na bestię. Nikt nie mówił, że tego powiedzieliście. Każdy ma swoje. Dobra. Jesteście już blisko. Przejeżdżacie teraz koło stacji benzynowej. Mateuszu, ty wiesz, że dosłownie za 20-30 metrów jest TVN. Więc czy ty chcesz tankować teraz, czy już jak będziecie wracać? Mogę teraz. No to widzisz, do ilu tankujesz? Patrząc, że jeszcze nie mamy tych pieniędzy, które nam obiecano, to tankuję jak na razie za 5 dych. No to tam. Utrzyma się na chwilę. Możecie coś kupić na stacji, jeżeli byście chcieli. Wiadomo, są takie ogólnodostępne produkty. Chciałabym kupić papierosy. Chciałem sprawdzić, czy są okulary przeciwsłoneczne. Na stacji benzynowej? Są, chociaż osoba, od której chcesz, po prostu jak podchodzisz i o to pytasz, podnosi brew. Mamy jeszcze. I takie jak na rower wręcz, wiesz, takie bardzo, nie takie eleganckie, tylko takie bardziej, wiesz, pachnące, wiesz, wczesne tysiąclecie, tak? Jak, no, jakieś lenonki, czy kształty awiatorek, czy z czegoś w tym rodzaju. Bierzesz? Co o tym sądzicie? Zwracam się do towarzyszy. Bierz, będą ci pasować. Moim zdaniem awiatorki wyglądają dosłownie na każdym dobrze, więc... Mówię, że nie ma awiatorek. Okej. Okay. Nie. Są tylko takie jak na rower, no ogół ludzie mają. Myślę, że gorzej niż twoje oczy tak. Być nie może. Sportowo. Zgadzam się. Bez obrazy oczywiście, no ale jesteś tego świadom chyba. Wezmę je. O, to weź mi zapalniczkę albo zapałki. Salvi, polecam ci kupić papieros. Nie palę. Ty durniu. Okej, okay, ktoś ma naprawdę mocny nauk. Nie, to nie o to chodzi. O Boże. No i co sądzicie? No, w sensie zasłonił mi te oczy, ale... No nie wiem, co jest... Naprawdę nie uważacie, że to jest gorsze niż same te oczy? Możesz powiedzieć zawsze, że to są jakieś... Przepraszam, bo ja tu hot doga chciałem kupić. Dobra, wezmę te... Kto to mówił? Mężczyzna za wami. O, panu to już wystarczy.
Słucham? Koleżanka mówiła, że hot dogów jest na tyle, że dla pana wystarczy. Że nie zjemy panu wszystkiego, spokojnie. Nie to miałam na myśli. Wendy. Za okulary będzie 30 zł. Chcę przeszukiwać się po kieszeniach. Czy... ma ktoś z was pożyczyć? Wyjmuję swój portfel i kładę na ladę 30 zł z tego, co mi zostało. O, to niech tam pan zapalniczkę dorzuci. Tą podstawową, czy tą taką żarową? 38. Dobrze. Kładę 38 zł. Może hot doga, zapiekajmy kawę. Dobrze, płacicie, wychodzicie, tak? Mm-hmm. Ja zakładam od razu te okulary. A ja biorę zapalniczkę i papierosy. Jak już wsiądziemy do samochodu, to tam powiem Nikicie. Wiesz, zawsze możesz powiedzieć, że to jakieś specjalistyczne, co ci doktor poradził na twój wzrok. Cholera wie. Taki miałem plan. Salvi, z papierosami chodzi o to, że nauczą cię oddychać. To po pierwsze. Po drugie, nie uzależnisz się od nich, nie zabiją cię, nie mamy żadnych chorób. Nawet COVID nie działa. My jesteśmy już w samochodzie? No to wsiadamy, tak, nie? Tak, wsiadamy. I jedziemy do TVN. Tak, wsiadacie. Nauczę się po prostu. Będę się zawsze wypominać. Nie potrzebuję do tego pomocy. To będzie wyglądać dziwnie. Mateusz, no powiedz mu. No oddychanie nosem nie widać, więc... No słuchaj, no jeśli... wiesz, będzie gdzieś tam szedł ulicą czy coś, no to spoko, ale kurwa, jak ktoś ci się przypatrzy i zobaczy, że nie oddychasz, zwłaszcza jak, nie wiem, będzie na jakimś przesłuchaniu czy coś, no to tak trochę przypał, nie? Musisz jednak to kontrolować, gdzieś tam ogarniać, no. Ewentualnie jak ktoś to zauważy, to go zajebiesz i tyle. Wow. On to powiedział. Jaki nie, no jest, robię, nie zajebuj jeszcze nikogo, nie? Chyba, że będzie cię chciał zrobić. Jeśli nie odpowiada, jeśli to jest dla ciebie zbyt prywatne, ale w jaki sposób właściwie pozyskujesz niezbędne substancje życiowe? Pytasz się mnie? Mateusz. W sensie, że sobie bierze pieniądze? No, kradnę amfetaminę, tak jak ostatnio. Nie wiem, o co ci chodzi. O krew. No, chodzę do barów i biorę sobie panie, które trochę przesadziły z alkoholem albo innymi substancjami i tyle. A w sumie jak lubisz? Ja lubię, jak śpią. To bardzo prywatne pytanie, Wendy, jak lubię. Ja lubię, jak śpią. Miejmy nadzieję, że nadal pytasz o żywienie. No tak! No to... Parking znajduje się po lewej stronie ulicy, więc tam musicie zakręcić, bo przed sam TVN nie da się wjechać. Tak. Wjeżdżacie, to jest dosyć mały parking, widzicie, wiecie, masę satelit TVN-u z logiem. Widzicie duży, szklany budynek po waszej prawej stronie ulicy. Taki bardzo, można by powiedzieć... nowoczesne, to na pewno. Masa okien, masa pięter. Przed są zaparkowane wiele skuterów, rowerów. No, to ja tutaj będę wychodził. Tak jak Wendy mówiłem, lubię osoby, które są wcięte, że tak nazwijmy to. A w sumie działa to na ciebie? Poniekąd tak. Ale może nie aż tak, jakbym chciał, żeby to działało. To co, my jednak mamy z tobą, Lalusiu, nie iść tam, czy... Jak no właśnie. Chcecie. Ale zastanawiam się po prostu, czy was wpuszczą. Są obostrzenia covidowe. Pewnie będą chcieli jak najmniej osób wpuścić naraz do budynku. A, dobra.
To jest dobry argument. Nie wiem, ja zbyt medialny nie jestem. Zawsze możemy obejrzeć, co powiedział w telewizji później, więc... Zachęcam. Wiesz, że będzie to na żywo. Ale musicie to sobie nagrać. Chwila, to będzie na żywo, prawda? Tak. Może gdzieś będą powtórki w internecie. Pewno będą powtórki w internecie. Mam nadzieję, że znajdę z tobą jakieś memy, a jak nie, to je zrobię. Dziękuję. Szczerze. TVN nie miał kanału na YouTubie własnego? Nie wiem. Nigdy w życiu się tym nie interesowałam. Nawet telewizji nie oglądam. Mi kiedyś wyskoczył na głównej. Okej. Okay. Będę szedł. Muszę jeszcze mi zrobić makijaż. Do widzenia. Mogę ja ci zrobić? Podziękuję. Tym razem. Ranisz mnie. Nie było to moim zamiarem. Wiem, Nikita. Po prostu obawiam się, że i tak by mi go zmyli. A nie chciałbym twojego makijażu, żeby był zmywany przez kogokolwiek. Czyli mogę ci zrobić potem. Niech będzie. Obiecujesz. Ale jak mi się nie spodoba, to go zmyję. Nie. Obiecujesz. Musimy o tym jeszcze porozmawiać. Okej, obiecane zostało, wychodź. Nikita wskazuje palcem jeszcze tak długo, jakby chciał jeszcze coś powiedzieć, ale traci ochotę i wychodzi. Okej. To co, mam pisać do Mikołaja, czy... Powiem... Mam ciekawość, ale no jeśli wy macie lepsze sprawy na głowie, no to nie będę torował drogi. Okej, piszę do Mikołaja. Co piszesz Mikołajowi? Na początek piszę Miki. Z kropką. Dostajesz wiadomość zwrotną dosyć szybko. No cześć. Pytam się, czy mogę wpaść. W porządku. Sama? Niestety nie. Okej, trzy kropki. Jestem w domu obecnie. Potem idę na koncert. Jaki koncert? W klubie Madame Q. Zupełnie przypadkiem też tam będę. No to super. Możemy jechać. Michał jest aktualnie w domu, potem idzie na koncert, na którym też będę. No dobra, no to w takim razie jedziemy tam. Podaj Czy ktoś chce dołączyć na koncert? Właśnie, ja miałem się spytać, czego to będzie koncert? Nie interesuj się, niespodzianka. Wiesz, jestem dosyć wybiórczy z muzyką. Szepczę do Mateusza. Sama nie wiem, jaki to koncert. Mikołaj jeszcze ci pisze. Tylko nie zdziw się, bo to klub burleski. Wysyłam mu po prostu uśmiechniętą emotikonę. Taką niby niewinną. To będzie bardzo dobry koncert. Czego słuchasz? A black metalu mówisz. To będzie black metalowy koncert w klubie Madame Q. Odwiedzimy ją. Wszystko będzie dobrze. Widzisz, że Salvi jakby kaprysem ci nie wierzy. Mikołaj, wysyła ci adres. Venantego Burdzińskiego 5/24. I tak nie mam na wieczór żadnych planów, więc fantastycznie, więc dołączysz do nas na koncert. Na razie, Mateusz, jedźmy do Mikiego, musimy odnaleźć... Jakiej rasy jest ślina? Mongołem. Nie takiej rasy. To klan. Tak. Ta rasa. Mateusz! Strykam go w czoło. No jedziemy, no. Wyluzuj, chill. Dobrze, to wy wyjeżdżacie. Zostawiacie Nikitę bez środku transportu. Może jakoś trafi. Dobrze, że ma pieniądze. Nikito, stajesz przed budynkiem. Jakieś myśli przed wejściem?
To jest ważny moment. Nie mogę zawalić. Wchodzę do środka. Przeszklony TVN. Znajduje się tam wiele działów. W środku jest bardzo przestrzennie. Widzisz ławeczki, kafejki, wiele telewizorów. Nawet drzewka są jako dekoracja. Troszeczkę przypomina ci centrum nowoczesnych technologii, jak byliście kiedyś. Jest coś w tym takiego nowoczesnego. Może podobny architekt. Wiele pięter, ale podchodzisz do informacji. Dzień dobry, byłem tutaj umówiony na wywiad. Dzień dobry, pana imię i nazwisko? Nikita Tarkowski, wyjmuję dowód osobisty jeszcze i kładę na... Dobrze, dostajesz jakby przepustkę na smyczy. Proszę tutaj, schodami na górę i drugie piętro, do studia. Dziękuję. Na drugie piętro, które studio? Do którego studia? Tam się panem kimś zajmie. Dobrze, wspaniale, dziękuję. Idę na drugie piętro. Widzisz, że tutaj też Discovery jest. Ładnie, ładnie. Widzisz, bardzo nowoczesne fotele, które wyglądają jak palce. No i mają taką śmieszną konstrukcję. Nowocześnie. Widzisz może parę osób znanych z telewizji. Wchodzisz tam. Jakaś dosyć młoda osoba ze słuchawkami, z mikrofonem, jakby takim trochę headsetem, ale do komunikacji. Bo to na pana czekaliśmy. Dobra. Pan wejdzie tam, do tego pokoju. Zagląda najpierw. Widzisz studio TVN. To, które widziałeś w telewizji tyle razy. Widzisz masę kamer, masę kabli, sprzętu, tego wszystkiego. Ciekawie to wygląda z tej perspektywy. Z perspektywy, której telewidzowie tego nigdy nie widzą. Widzisz fotele, ogromną ilość oświetlenia, reflektory. Robię taki długi wydech. I wchodzę. Poprawiając jeszcze tak trochę, idąc garnitur. Idealnie się ułożył. Makijażystka się lekko skłania. Tobie. Też pochylam głowę. Zapraszam. Zapraszam na fotel. Siadam. Staram się rozluźnić jak najbardziej. Zdejmuję ci okulary. Pozwalasz jej? Tak, nie tak gwałtownie, ale tak powoli jakby przyciskam jeszcze je do twarzy. Czy to jest konieczne? Mój lekarz powiedział, że powinienem je nosić cały czas. No, będzie mi ciężko zrobić z okularami, no ale jak pan chce. Byłbym bardzo wdzięczny. Rzadka choroba. To nie chce pan makijażu? Będzie pan wyglądać jak panda, jeżeli panu się zsuną te okulary. Nie planuję ich zdejmować w czasie. Rozglądam się, czy po tym, czy jakby kręcą się tam dużo ludzi, czy... No tak, jak najbardziej. Jeśli byłaby możliwość zrobienia makijażu poza okularami, byłbym bardzo wdzięczny. Dobra, bierze, zaczyna cię po prostu pudrować, nakłada trochę fluidu. Tak trochę od niechcenia, ale jest dosyć profesjonalna w tym, co robi. Dziękuję. Jak tak sobie siedzisz, to proszę zamknąć oczy, bo będę pudrować, będzie lecieć. Zamykam. O, czyż to nie pan Nikita Tarkowski? Otwieram oczy. A kojarzysz go?
Kojarzysz go z telewizji. Opędź się troszkę za poły garnituru. A dzień dobry bardzo. Dobrze wyglądający mężczyzna. Z lekko postawionymi włosami. Ubrany w ładną marynarkę i krawat. Bardzo elegancki. Będzie musiał pan sekundkę porozmawiać z naszą sponsorką. No, nie jest to chyba dla mnie żaden problem. Kto to jest? Pozna pan. Na żywo? Będę z nim rozmawiał? Nie, teraz jeszcze przed programem. Oczywiście, to nie ma problemu żadnego. No to super. Jeszcze proszę wziąć to. Podaję ci taką mini słuchawkę, taką do wsadzenia do ucha. Zakładam ją sobie do ucha. Świetnie. Makijażystka kończy pracę. Mężczyzna jeszcze, jak wstałeś teraz, wita się z tobą. Tomasz Kamel. Wstaję, ciągam do niego rękę. Nikita Tarkowski, bardzo mi miło. Mi też miło. Zapraszam do pokoju. Idę za nim. Przekręca klucze w drzwiach. Otwiera ci. Proszę wchodzić. Widzisz, że pomieszczenie jest dobrze wytłumione. W środku są dwie kamery. Miał nie być na żywo? O co tu chodzi? Nasza sponsorka pragnie pana poznać. Proszę wchodzić. Proszę się nie martwić. Oczywiście, że się nie martwię. Z miłą chęcią poznam sponsorkę. Proszę się nie stresować. Wchodzę do środka. Ale tak powoli, żeby... Jeśli usłyszę, że na przykład on tak nagle chce zamknąć drzwi, tak nagło. Nie, powoli je zamyka. Okej. Znajdujesz się w pomieszczeniu 3 na 4 metry. On zamyka klucz w drzwiach. Nie ma tutaj nic, poza dwoma kamerami i wyciszonym pomieszczeniem. Chciałem się rozejrzeć za ukrytymi kamerami. Poza tymi oczywistymi dwoma. Dobrze, to sekunda. Słyszysz radiowy szum w swojej słuchawce. Czujesz niepokój pewien związany z miejscem, w którym jesteś. Witaj, Nikito. Dzień dobry, z kim mam przyjemność? Miałem za życia wiele imion, ale mówił na mnie głos radia. Głos radia? Podoba mi się. Co się tu właściwie dzieje? Oczywiście nie jestem w stanie zrobić tak pięknego głosu, jaki ma ta osoba, ale ten kobiecy głos jest tak piękny. Jest jak kołysanka do snu, jak spełnienie marzeń, jak największa wrażliwość, jak drapanie po plecach, kiedy odpoczywasz, jak spokój. Mamy wielu wspólnych przyjaciół, Nikito. Nie spodziewałem się, szczerze mówiąc. Aureliusz jest trochę zawiedziony tobą. Przykro mi to słyszeć. Jednak wydaje mi się, że żadna z moich decyzji nie mogłaby zadowolić każdego. Niestety. Ale ja uważam, że był popełniony błąd. Przez kogo? Nikito, czego pragniesz? Go pragnę? Ach. Prawdziwej obywatelskiej wolności. Czy jeżeli to wszystko odniosłoby sukces, każdy by miał cię na ustach, nie myślisz o tym, by zmienić stronę? Mam wrażenie, że nikt nie wyszedł do ciebie z tak lukratywną ofertą.
To prawda. Prawda. Nie wiem, co powiedzieć. Nie spodziewałem się tego zupełnie. Zmienić stronę? To nie wchodzi w grę na razie. Proszę wszystkich uczestników sesji poza Nikitą o wyłączenie swojego dźwięku, jak i oczywiście o opuszczenie pokoju. Nikita. Nikt nas tutaj nie słyszy. Pomyśl. Setki sprzedanych książek. Własne posiadłości. Ogromny wpływ na politykę. Wszystko w zasięgu twojej ręki. Trzeba tylko po to sięgnąć. Tylko środki do celu, do którego chcę podążać. Moglibyśmy sprawić, że wszystkie twoje problemy znikną. A co pani by z tego miała? Bo na razie słyszę bardzo korzystne oferty, bardzo korzystne zapewnienia. Ciebie. Mnie? W jakim sensie? Myślę, że można, że przydałbyś się do naszej społeczności. Uważa pani, że byłbym przydatny w świecie spokrewnionych po waszej stronie? Potrzebujesz tylko właściwego zarządzania. Właściwego zarządzania? Bo... Pomocy w tym wszystkim. Nie powiem, moja sprawa jest dla mnie tak ważna, że niezależnie po której stronie bym stał. Anarchowie nie są w stanie nic osiągnąć. Nie mają środków, nie mają wpływów. To nasza jest telewizja. To nasi są politycy. Myślisz, że osiągniesz tak wiele? Co Syrena może ci zaoferować? Wolność, której podążam, której mi brakuje. Zawsze brakowało. Każdy może być wolny, Nikito. Wystarczy tylko wyjść i iść, gdzie się chce. Ale czy to się uda? Jaką masz gwarancję, że to wszystko wypali? Jaką masz gwarancję, że to ty jako brucza nie pójdziesz na pierwszy ogień w walce z Sabatem? Jaką masz szansę i gwarancję? Równie dobrze mógłbym was zapytać o to samo. Jakby nie macie chyba wielu brudza u siebie. Mamy jeszcze paru, którzy byli prawdziwie lojalni. Ja mogę dać ci gwarancję, że ty nie pójdziesz zajmować się barbarzyńskimi sprawami, bić się, zabijać i ucinać głowy. Zajmiesz się szerszą perspektywą. Gita stoi w ciszy przez jakiś czas. Jak... Ja... Może nawet własna baronia. Własna dzielnica dla ciebie. Zastanów się nad tym, Nikita. Czy mam czas na odpowiedź? Masz, ale niewiele. Pamiętaj, możemy być przyjaciółmi. Nie chcę robić sobie wrogów. To Aureliusz wiedział, gdzie byłeś. To z jego polecenia odzyskałeś swoje rzeczy. To dzięki nam, nie anarchistom.
Szkoda, że nie mogliśmy porozmawiać wcześniej. Gdybym wiedziała o twoim pochodzeniu, moglibyśmy to wykorzystać na naszą przewagę i pozbyć się sabatu. Zabiłeś swojego stwórcę. Tak. Widziałam to. Był moim dziadkiem. Wiem o tym. Znam twoje pochodzenie, Nikito. Nie wyjawiając tego, zrobiłem sobie wroga po waszej stronie. Tak. Jeffrey jest osobą, z którą nikt z nas nie chce mieć na pieńku. Żaden spokrewniony nie chce tego. Mogłabym pociągnąć za sznurki. Wykaraskać mnie z tego? Tak. Ale musiałbyś przysiąść mi lojalność. Nadchodzą czasy, w których będziemy potrzebować obu stron konfliktu. Ale możesz robić jedno. Możesz mnie informować. Od wewnątrz. Wiem, jak to brzmi i nie chcę tego insynuować, ale skąd wiem, że w ogóle istniejesz, a nie jesteś jakąś sposobem anarchistów, żeby zbadać moją lojalność? Możemy się przekonać. Jestem z prawdziwych toreadorów. Jeśli... Myślę, że... Zaczyna pocierać sobie kark. Do kiedy muszę podać odpowiedź? To jest moje pytanie. Do jutra. Jutro prawdopodobnie będziemy mieli możliwość kontaktu. Czy jest możliwość, żeby ktoś z Camerli poświadczył za ciebie? Ktoś, kogo ja znam, że jest z Camerli? To jest moja własna inicjatywa. Rozmawiałem o tym z Aureliuszem, ale Aureliusz uważa, że ugryzłeś rękę, która cię karmiła. To nie jest prawda. Jednakże jesteście w anarcha. Nie obchodzi mnie reszta. Reszta jest stratami, które prawdopodobnie poniesiecie. Jest zbyt mało ambitna. Nie wpisze się na kartach historii. Wasz jeden przyjaciel odjechał. Prawda. I nagle na jego miejsce pojawiło się dwóch kolejnych. Nie wiem, co się dzieje. Nie znam ich. Warszawa zawsze miała tendencję do przyciągania wielu osób. Jutro dam odpowiedź, ale myślę, że nie rozczaruję cię. Cieszę się. Pamiętaj, możesz być nową nadzieją. Możesz osiągnąć wielki sukces. Nie grożę ci w żadnym stopniu. To prawda. To nie to, czym się zajmuję. Ja po prostu chcę kogoś, kto może mi pomóc inspirować żywych. To jest to, co ja też uważam, że jest ważne. Dziękuję bardzo za tą ofertę, za tą komunikację. Zatem idź. Dokonaj wywiadu. Jakieś porady od samego głosa radio? Bądź czarujący. Dziękuję jeszcze raz. Do usłyszenia, Nikito. Do usłyszenia. I kiedy słyszę pyknięcie, wyjmuję słuchawkę z ucha. Pukasz w drzwi? Otwiera ci Tomasz Kamel. No jak było? Bardzo inspirująco. Prawdziwa filantropka. Niesamowite.
a ja na tym zrobię cięcie. Zapraszam na drugą część Warsaw by Night, rozdział w świetle reflektorów.